Greetings, Imibalians, and welcome to day 5 of the Imibala Music Festival. Today we have an exciting lineup for you. We start with a keynote from Mateusz Prus, who is CEO and founder of the Good Vibes Festival in Poland. He will be speaking to us on music festivals during the times of pandemic. Over to you, Mateusz. Cześć, z tej strony Ola Kucharczyk z teamu Imibala, a ze mną osoba odpowiedzialna za szerzenie dobrych wibracji w Koszalinie, autor Good Vibe Festiwalu i dziennikarz muzyczny Mateusz Prus. Cześć Mateusz. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o organizacji festiwali muzycznych w czasach pandemii, ale na początku chciałabym Cię zapytać o początki Good Vibe Festiwalu. Och, to już jest długa historia, bo w tym roku była 8. edycja, gdzieś rok wcześniej, czyli gdzieś 9 lat temu pojawiła się taka myśl, żeby taki festiwal w Koszalinie zrobić. Festiwal, który miałby taką załatać dziurę w ofercie kulturalnej, bo oczywiście w Koszalinie dzieją się wydarzenia kulturalne, ale brakowało mi takich zespołów, które byłyby właśnie takie pozytywne i byłyby takie funkowe, soulowe czy jazzowe, ale nie takie klasycznie jazzowe, tylko takie młode, poszukujące. Brakowało mi tej młodej fali i rzeczywiście chciałem załatać tą dziurę. Myślałem, jak to zrobić, więc poszedłem do Centrum Kultury w Koszalinie. Trochę nie wierzyli, trochę wierzyli, ale ostatecznie zaufali i pozwolili zorganizować pierwszą edycję, bardzo skromną. 4 zespoły, 2 dni. Domek Kata to też takie miejsce, w którym wcześniej nie było takich koncertów, bo na co dzień tam jest teatr amatorski w tym miejscu i zadziałało. Może na pierwszej edycji to nie były jakieś tłumy, ale to naprawdę była bardzo skromna edycja z bardzo małym budżetem, ale na pewno pokazało potencjał i też spowodowało, że druga edycja wtedy już się odbyła na podobnych zasadach, też z wsparciem Centrum Kultury, czyli instytucji miejskiej. Potem z różnych powodów, ale instytucja miejska się wycofała, ja też przestałem z nimi współpracować. Przy trzeciej edycji zostałem zupełnie sam, ale nie chciałem, żeby po prostu porzucać po 2 latach ideę, i chciałem zrobić, żeby to nadal trwało. I edycja 3 i edycja 4 była zrobiona naprawdę zupełnie jednoosobowo w klubie Jazzburger Café, ale udało się też fajne zespoły sprowadzać. Już pojawiły się zespoły zagraniczne, bo przyjechała ekipa z Berlina, Greenhouse Expansion. Po 4 edycji można było powiedzieć, że rzeczywiście marka jest, już się wpisała w kulturę koszalińską. I jak dobrze pamiętam, to przy 5 edycji trafiłem na Fundację Nauka dla Środowiska. To jest fundacja, która generalnie nie zajmowała się wcześniej kulturą. To jest fundacja, która zajmowała się pozyskiwaniem grantów unijnych na właśnie takie działania proekologiczne, na rozwój małych miejscowości tutaj w okolicy na Pomorzu. Ja wszedłem do nich się zapytał, czy moglibyśmy coś zrobić razem, bo wiadomo, że ja nie mam działalności gospodarczej, ja nie mam stowarzyszenia ani fundacji, więc nie mogę jako ja występować na przykład o granty różnego rodzaju. Natomiast fundacja może. Więc powiedzieli, że nie ma problemu. Zaczęliśmy szukać środków. W Polsce jest sporo takich możliwości, bo są środki ministra kultury, są środki wojewódzkie, miejskie, więc wiadomo, że aplikacja do jakiegoś programu nie równa się dofinansowaniem, ale próbowaliśmy, pisaliśmy i udaje się już od kilku lat właśnie pozyskiwać te środki. Oczywiście nie zapominamy też o sponsorach prywatnych. Z roku na rok jest coraz lepiej, coraz więcej, coraz, myślę, festiwal jest bardziej rozpoznawalny i staramy się ciągle wprowadzać coś nowego. I tak sobie właśnie od tych 4 lat już razem z fundacją to robimy i to jest wielka pomoc. Czyli wszystko zaczęło się z realnej potrzeby. Tak, zaczęło się to od takiej mojej potrzeby. Po prostu ja zawsze całe moje dorosłe życie jeżdżę po Polsce na różne festiwale, koncerty. Widzę, co jest grane w innych miastach, czego brakuje w moim mieście, czyli w Koszalinie. No i brakowało mi takich świeżych rzeczy, bo ciągle przyjeżdżały te same zespoły, które mają już 30-40 lat kariery swojej, scenicznej i tak naprawdę w kółko to samo. A ja chciałem pokazywać, w Polsce jest naprawdę, nie tylko w Polsce, zupełnie nowa fala muzyki, której brakowało mi w moim mieście po prostu.
Pracujesz przede wszystkim z początkującymi artystami, prawda? Tak, tak sobie wymyśliliśmy. To jest spowodowane kilkoma aspektami. Chodzi o to, że Koszalin sam w sobie jako miasto jest promowany przez władze miasta, przez promocję miasta jako miasto debiutów. Tutaj w Koszalinie odbywa się największy w Polsce festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film. Tutaj także odbywa się festiwal debiutujących reżyserów teatralnych, czyli MTeatr. I też chciałem nawiązać do tych festiwali, zrobić festiwal muzyczny debiutantów. Poza tym ja zawsze uważam, że młode zespoły mają zupełnie inną energię na scenie. Kiedy to jest ich któryś koncert w życiu, ale powiedzmy 10 czy 20, czy nieraz nawet pierwszy czy trzeci, to jest zupełnie inaczej niż jak ktoś już jeździ 30 lat w trasy koncertowe. To jest dla niego jak taka praca codzienna, natomiast młode zespoły mają zupełnie inną energię, wkładają 100% siebie naprawdę w każdą minutę koncertu. A kolejna rzecz to jest taka przyziemna zupełnie, czyli to, że nasz budżet nie jest z gumy i zapraszanie gwiazd wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego staram się wyłapywać zespoły, o których jestem przekonany, że będą wielkimi słowami za lat kilka, ale ja staram się wybierać ich na samym początku, kiedy nie są jeszcze tak znani, a jednocześnie nie są tak drodzy po prostu. I to kilka razy tak się, taki przykład Witaminy, kiedy zaprosiłem ten zespół, to bardzo mało osób znało ten zespół Witaminę. Teraz w zasadzie są jednym z najbardziej popularnych młodych zespołów w Polsce. Tak, i kiedy ja rozmawiałem z menadżerem, że tam powiedzmy za rok robimy festiwal, no to oczywiście byli bardzo ucieszeni, że ktoś jest nimi zainteresowany. Stawka była naprawdę bardzo przystępna i nagle pomiędzy powiedzmy tymi rozmowami, a już samym festiwalem wybuchł wielki boom na zespół Witamina, był ten ich głośny singiel. Gdybym się zgłosił do nich kilka tygodni później, po już tym singlu, to w ogóle byłaby inna rozmowa, zupełnie. Więc staram się właśnie wyprzedzać te fakty. Zdaje się, że póki co z dużym powodzeniem udaje ci się wyłapywać nowe talenty. No nie mi to oceniać, ale myślę, że tak. Kolejnym takim przykładem jest Nubaya Garcia, saksofonistka brytyjska. Ja może na chwilę się odwrócę i coś zaprezentuję. Pewnie. Tu jest jej pierwsza epka, tutaj kolejna. Tu już jest jej najnowszy album, świeży, jeszcze cieplutki. Jest on już wydany w dużej wytwórni Concord Jazz. Jest to światowa wytwórnia, między innymi tam wydaje Esperanza Spalding. To są już wielkie sławy. I tak samo było z nią. To znaczy zacząłem się interesować młodym angielskim jazzem i przypasowała mi po prostu ta Nubaya Garcia. Stwierdziłem, że to rzeczywiście jest świeżość i zaprosiliśmy ją. No cena była bardzo przystępna, po prostu. Polskie zespoły jazzowe są bardzo często droższe i w ogóle było ciężej sprowadzić takie zespoły. A tutaj z Anglii nie było problemu. Przyjechała ze swoim bandem, z Joarmon Jonesem, który obecnie jest wielką sam w sobie też no, gwiazdą, pianistą jazzowym, z całym swoim najlepszym składem. Zagrali w filharmonii i co się okazało po roku, dwóch, że ona jest no, już jest światową gwiazdą, po prostu. Ja nie wiem, czy w tej chwili może tylko kilka największych festiwali w Polsce jazzowych mogłoby zaprosić Nubaya Garcia w tej chwili do Polski i to też nie wiem, jak to z kalendarzem wygląda, bo pewnie ma strasznie zajęty. Natomiast po raz pierwszy w Polsce była u nas w takim niewielkim Koszalinie, bo to jest miasto niewielkie. I w tej chwili myślę, że gdyby ona się pojawiła w takiej Warszawie, czy nawet w Berlinie, to bilety poszłyby w jeden dzień, byłaby wielka sensacja, bilety byłyby drogie i w ogóle wielkie wow. A my ją złapaliśmy no, na samym początku naprawdę. I to kolejny taki przykład, że no, chyba rzeczywiście mamy tego nosa do wyłapywania takich gwiazd. Czyli nieduże miasto, ale dużo się dzieje. A myślę, że to nie będzie duża przesada, jeżeli powiem, że ten rok był wyjątkowo ciężki. Był ciężki dla wszystkich, ale dla muzyków myślę, że szczególnie dotkliwy. Wiele odwołanych koncertów, wiele odwołanych wydarzeń kulturalnych, a jednak Woodvibe się odbył. Powiedz, jak udało wam się tego dokonać? Tak, ten rok jest przedziwny. To chyba wszyscy wiedzą.
My mieliśmy zaplanowaną edycję w pierwszej połowie października i ona miała się w Filharmonii Koszalin, czyli w przestrzeniach zamkniętych, a w tej chwili kluby są w ogóle zamknięte, takie kluby muzyczne, a filharmonie w tej chwili mogą robić koncerty dla 25% widowni, czyli co czwarte krzesło może być zajęte. Tak jest w tej chwili w Polsce. My tego o tym nie wiedzieliśmy wcześniej, oczywiście, natomiast w marcu zaczęła się cała ta historia w Polsce z wirusem i zaczęły się lockdowny i myśleliśmy, co, bo tutaj trzeba już było wróżkę tak naprawdę zatrudnić i trochę się zaczęliśmy bawić we wróżkę, co to będzie jesienią i trzeba było podjąć jakieś decyzje. No jakby pomyśleliśmy logicznie, że wirus może trochę odpuścić latem, dlatego że jest cieplej i ten wirus inaczej zachowuje się w takich właśnie temperaturach wyższych, natomiast może on wrócić razem z grypą na jesień. Więc spodziewaliśmy się tego, że może być drugi atak, druga fala jesienią, właśnie dokładnie wtedy, kiedy my będziemy robić festiwal. Zaproponowałem, żeby zrobić to jeszcze właśnie latem, kiedy ten wirus będzie przed tą drugą falą. Było mało czasu, bo te decyzje gdzieś zapadły właśnie wiosną, więc nie mogliśmy tego zrobić na początku wakacji, bo już było bardzo mało czasu na promocję, więc zrobiliśmy to na koniec, czyli zrobiliśmy to na przełomie sierpnia i września i stwierdziliśmy, że zrobimy koncerty w odstępach tygodniowych, a wcześniej mieliśmy po prostu 4 dni z rzędu i zrobimy to w plenerze, dlatego że w plenerze łatwiej zorganizować koncert. Tak, chodzi o te dystanse, o te wszystkie obostrzenia, które weszły w Polsce i nie tylko w Polsce. W klubach no, wydaje mi się, że ciężej zrobić. Te krzesełka, te stoliki, to też artyści inaczej się gra, jak ma połowę sali pustą. W plenerze można na dużej przestrzeni więcej ludzi po prostu zaprosić, ale i tak skupiliśmy się na kameralnych koncertach i wpuszczaliśmy na koncerty po 150 osób. Wówczas w ogóle, jeżeli chodzi o polskie przepisy, to tam musieliśmy oczywiście spełnić te wymagania, zbierać oświadczenia od ludzi o stanie zdrowia, oczywiście zapewnić jakąś dezynfekcję i tak dalej. To wszystko zrobiliśmy i zaprosiliśmy na 4 koncerty właśnie takie dla 150 osób, bezpłatne. Nie chcieliśmy pobierać biletów, w sensie pieniędzy za bilety. Chodziło o to, że ludzie są tak bardzo spragnieni specjalnego kultury. Gościa w tle. Tak, mamy. To Jimmy. Pokaż się. Zawsze to robi. Tak, to ludzie szczególnie chyba można było odczuć, że ludzie rzeczywiście tęsknią za klimatem festiwali letnich. Powiedz, czy to wpłynęło jakoś na atmosferę ogólną na festiwalu? Czy dało się odczuć, że ludzie są mniej zaangażowani albo mniej osób przyszło na koncerty? Wyglądało to w ten sposób, że na każdy koncert 150 wejściówek wypuściliśmy i one zeszły bardzo szybko. Natomiast zauważyliśmy po pierwszym koncercie, że część z tych osób po prostu nie przyszła. Zastanawialiśmy się, o co chodzi. Oczywiście było 150 osób, bo no wpuściliśmy osoby chętne przed koncertem, które nie miały wejściówek, a my już widzieliśmy, skanując te wejściówki, że możemy sobie pozwolić na to, żeby wpuścić inne osoby. Ale co się stało z tymi osobami, które wzięły te wejściówki? I zaczęliśmy do nich dzwonić, bo mieliśmy numery telefonów, przez rejestrację trzeba było podać numer telefonu i okazało się, że część osób właśnie jednak przemyślało i się boi, że coś załapie, że unika raczej takich spotkań. Część osób, no coś tam miała, jakieś tam prywatne sprawy, więc wyszliśmy z takiego założenia, że może rzeczywiście ludzie mają prawo do tego, żeby się obawiać czegoś, nic na siłę. Ale już te wejściówki poszły, więc puściliśmy informację, że przyjdźcie na te koncerty, my poskanujemy tych, którzy mają wejściówki, a jeżeli zostaną na wolne miejsca, to wpuścimy was po prostu. I rzeczywiście tak było. Myślę, że gdzieś 1/4 czy 1/3 osób nie przychodziła na koncerty, ale już za taśmą, za bramą kolejne osoby stały chętne
I atmosfera na tych koncertach była naprawdę świetna. Ludzie było widać, że są spragnieni muzyki, kultury, bo przez ostatnie miesiące można powiedzieć, że się w Koszalinie nie działo nic, jeżeli chodzi o muzykę. I rzeczywiście daliśmy im powiew normalności, żeby chociaż przez chwilę zapomnieli o tym wszystkim, tych lockdownach, tych problemach. I rzeczywiście zrobiliśmy te koncerty. Co ciekawe, to te cztery koncerty były w czterech zupełnie różnych miejscach. To też było takie nowe zupełnie. Większość koncertów odbyła się w plenerze i mieliście też koncert w katedrze, prawda? Właśnie, właśnie tak, jak już zacząłem. Stwierdziliśmy, że jeżeli idziemy w plener, to nie róbmy tego w takich miejscach, o których każdy by mógł w Koszalinie pomyśleć, że tam mógłby być koncert. Zazwyczaj to jest na przykład plac przed ratuszem, bo tam każdy robi. My chcieliśmy być oryginalni, dlatego wymyśliliśmy miejsca, w których nie było nigdy takich koncertów, żeby poza tym, że robimy ciekawą muzę, ciekawe koncerty, to żeby ludzie też byli zaciekawieni tym, że są wow, w tym miejscu można też zrobić koncert. Tak, można. I zrobiliśmy na przykład koncert na dziedzińcu Politechniki Koszalińskiej. Zazwyczaj tam nic się nie dzieje, przychodzą studenci sobie na studia, a popołudniami mieszkańcy okolicznych bloków wyprowadzają pieski i to wszystko. Natomiast my się, jak spojrzałem na ten teren, to mówię, kurczę, przecież to jest idealny teren, żeby tutaj zrobić koncert. Natomiast nikt nigdy wcześniej na to nie wpadł. I rozmawialiśmy z władzami Politechniki, okazali się oni bardzo otwarci i powiedzieli, że rzeczywiście, w sumie czemu nie, róbmy to. Więc zrobiliśmy to na Politechnice i wyszło świetnie. Drugi koncert był przed biblioteką publiczną w parku. To też jest taki duży plac. Zazwyczaj on stoi pusty, ktoś tam sobie hulajnogą jeździ tylko w kółko i to wszystko. Natomiast też stwierdziliśmy, że można tam zrobić. No i zrobiliśmy i okazało się, że nagle taki plac zabetonowany, nieciekawy, nagle ożył. Nagle była ta muzyka. A też, że to jest w parku, to też nie przeszkadzało to mieszkańcom, nie ma tam bloków. Trzeci koncert także był w parku przed pubem. Spoko miejsce, ten pub się mieści w takim budynku po legendarnym BWA, czyli Biurze Wystaw Artystycznych. To było bardzo ważne miejsce na mapie kultury Koszalina, już nieistniejące. Nawiązaliśmy trochę do tej tradycji, zrobiliśmy coś ciekawego też. Nikt wcześniej tam nie robił koncertów na zewnątrz. Piękne otoczenie Koszalińskiego Parku też było magiczne. No a czwarty koncert to był właśnie jedyny przypadek, kiedy weszliśmy do wnętrza i to była katedra, czyli największy w Koszalinie kościół. Kościół normalnie działający, w którym są msze. Natomiast ja poszedłem do proboszcza, powiedziałem mu, że chcemy zrobić koncert, elektroniczny, ambientowy, pasujący do wnętrza. Tam no, nie chciałem wchodzić z jakimiś takimi tanecznymi rzeczami, powiedzmy, żeby uszanować jednak świątynię. Proboszcz powiedział, że nie ma problemu i to było wielkie poruszenie. Jeżeli chodzi o takie poruszenie, które zobaczyłem w mieście, to właśnie był ten koncert w katedrze. Dlatego, że ludzie mówili, jak to w katedrze? Koncert? Good vibe? Elektronika? Nie, nie wierzę. No mówię, no tak, no normalnie, poszedłem do księdza i się zgodził, jakby jest okej. Okay. I ludzie jakby no, byli w szoku. I rzeczywiście to wszystko się odbyło. Ludzie do katedry przyszli, pięknie tą katedrę udekorowaliśmy, piękne światła. No i ten koncert ambientowy Hati Vati tam zagrał. Taka rzecz, której nie zapomną długo osoby, które tam były, bo to było wręcz magiczne po prostu. Po pierwsze, nie poddaliśmy się, po drugie, postawiliśmy na plenery albo na miejsca nieoczywiste, właśnie takie, w których nigdy wcześniej nie było tego typu koncertów. Więc myślę, że musieliśmy działać szybko, podejmować decyzje szybko, dostosować się do sytuacji, ale myślę, że wyszliśmy z tego wszystkiego obronną ręką. Czyli nie ma rzeczy niemożliwych. A powiedz, patrząc na obecną sytuację, różni organizatorzy postawili na różne rozwiązania, część koncertów odbyła się online, część próbowała na różne sposoby zachować dystans społeczny i w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normalności i czy wróci. Jak widzisz przyszłość branży muzycznej? Myślę, że w najgorszej sytuacji są te największe festiwale plenerowe. W Polsce to jest
Opener. Open Air Festival, przede wszystkim jakiś Woodstock. Na świecie to jest Glastonbury. To są takie wielkie, wielkie festiwale. One są w najgorszej sytuacji, dlatego że za bardzo nie mają alternatywy, bo po prostu taki festiwal albo się robi, albo się mówi, że nie robimy wcale. Tam nie ma kompromisu za bardzo. Natomiast takie małe festiwale jak my mogą jeszcze kombinować, bo nie jest tak, że jest wszystko niedozwolone, bo są rzeczy dozwolone, ale w mikroskali. Więc myślę, że taki open air nie zrobiłby koncertu dla 150 osób czy Glastonbury. Natomiast my możemy to zrobić, bo jesteśmy w małym mieście, w przestrzeni miejskiej, zapraszamy młode zespoły, jeszcze nie tak znane i okej. Okay. Natomiast nikt nie zrobi koncertu, nie wiem, Jay-Z dla 150 osób, bo to jest po prostu bez sensu. Więc wydaje mi się, że te największe festiwale będą jeszcze odwołane w przyszłym roku. I dopiero w 2022 one wrócą. Natomiast właśnie to jest miejsce dla małych festiwali. Dla festiwali, które mogą w tej chwili powstawać jak grzyby po deszczu, wspierając artystów mniej znanych, młodych, początkujących, dla ograniczonej publiki, która będzie zachowywała dystans społeczny. Te festiwale mogą po prostu bardzo fajnie wypłynąć w tej sytuacji. Dobra, to może przejdźmy teraz do pytań, które zebraliśmy od publiczności. Te pierwsze pytanie brzmi, czy chciałbyś rozszerzyć działalność Good Vibe'u poza Koszalin, przenieść go do innych miast? Przenieść raczej nie, dlatego że jestem związany z Koszalinem, bo mieszkam tu od urodzenia i bardzo mi zależy na mieście, na mieszkańcach, na tym, żeby dawać kulturę właśnie w tym mieście. Natomiast nie mówię nie rozszerzeniu o inne miasta, zachowując centrum w Koszalinie. I tak już robiliśmy. W poprzednich latach robiliśmy koncerty między innymi w Kołobrzegu i w Sianowie. To są miasta, które są nieopodal Koszalina. Fajnie też wyszło. I ta współpraca może się rozwijać. Moglibyśmy robić to oczywiście w innych miastach, w Słupsku, w Szczecinie. Dlaczego nie? Ale żeby to były jakby dodatkowe koncerty, ale żeby ta główna baza zawsze została w Koszalinie. No chyba, że nagle coś się takiego stanie, nieprzewidywalnego i będziemy musieli po prostu opuścić to miasto, ale mam nadzieję, że nie. Chciałbym to rozszerzyć, być w innych miastach, pokazywać tą markę, nawet w innych państwach, ale nie żeby to przenosić z Koszalina, żeby ten Koszalin zawsze był centrum tego festiwalu. Tu można byłoby też w sumie wspomnieć o współpracy, jaką staramy się nawiązać pomiędzy Imibalą a Good Vibe'em i wymianie artystycznej. To jest świetny pomysł, bo jeżeli moglibyśmy na przykład wysłać kogoś naszego do was, do RPA, kto reprezentuje tutaj polski na przykład jazz czy funk, czy hip-hop, a w drugą stronę, żeby przyleciał artysta pełnie dla Koszalinian egzotyczny, właśnie reprezentujący tą kulturę południowoafrykańską, to byłoby super dla wszystkich. No i taki był plan, no ale są problemy z lotami, są problemy z tymi kwarantannami. Po co ryzykować i zapraszać kogoś, kto po wylądowaniu na lotnisko musiałby nagle być zamknięty przez 2 tygodnie. To prawda. Za duże ryzyko, nie wiadomo po prostu, więc współpraca jest, bardzo się na nią cieszę, natomiast no szkoda, że nie doszło do tego w tym roku. Miejmy nadzieję, że uda się w przyszłym roku, jak tak. Jesteśmy w dalszym ciągu otwarci na współpracę. My również. Okej, kolejne pytanie. Czy zapraszając gości, kierujesz się głównie swoim gustem muzycznym? Na to pytanie już odpowiedziałeś, ale może jeszcze tak. Rozwinąć. Tak. Zdecydowanie. Ja dostaję mnóstwo maili, mnóstwo zaproszeń, propozycji, współpracy i tak dalej. Natomiast ja sam słucham bardzo dużo muzyki, co zresztą tutaj część kolekcji winylowej widać z tyłu. I na bieżąco śledzę nowe trendy, nowe zespoły. I raczej to jest tak, że ja sobie robię notatki, ja sobie wybieram, kogo można zaprosić, potem piszę do nich na komunikatorach, na maile. W ten sposób wybieram. I zdecydowanie są to rzeczy, które mi się podobają. Przede wszystkim. Pracujesz także z artystami spoza Polski, prawda? To nie są tylko młode polskie talenty. To są także właśnie te zagraniczne.
Już mieliśmy kilka zagranicznych zespołów, projektów. To była właśnie pierwszy raz, to był ten Greenhouse Expansion. Tam jest taki pianista amerykański Joel Holmes, który też między innymi grał z Roym Hargrovem w połach, więc taka no poważny muzyk i on tutaj z takim właśnie hip-hopowym projektem wystąpił. Tak, razem z nim przyjechał raper Stimulus z Nowego Jorku, więc to był taki pierwszy nasz strzał zagraniczny. No a potem to właśnie Nubaya Garcia, saksofonistka. W kolejnych latach mieliśmy zespół z Berlina, a Shishko Disco, ale to jest w ogóle szalony skład, bo oni mieszkają w Berlinie, natomiast tam jest każdy w ogóle z innego kraju. Tam są jacyś Hindusi, w ogóle Polak jest nawet. Już teraz nie chcę skłamać, ale tak kolorowi ludzie, każdy gdzieś tam jakaś Azja, jakieś takie wpływy tureckie, po prostu tacy zwariowani ludzie, naprawdę, ale na co dzień mieszkają w Berlinie. No i Jay LaMotta, to takie też cudowna kobieta, też zresztą mam jej winy gdzieś, ale nie będę szukał, bo teraz musiałbym poznać, ale tak. Jay LaMotta, ona jest z Izraela, ale mieszka też w Berlinie i tam tworzy piękną muzykę, taką bym ją nazwał właśnie taka Eryka Badu z Izraela. Ponadto jeszcze gra na trąbce, sama produkuje muzykę, więc też ją zaprosiliśmy. No i potem to fajnie widać, jak ci artyści się rozwijają. Jak dzisiaj na przykład myślę sobie o właśnie Jay LaMotcie czy Nubii Garcia, to myślę, że no, to był dobry strzał, bo po prostu widzę, że dziewczyny fajnie kierują karierą swoją i zawsze można powiedzieć, że po raz pierwszy w Polsce one były tutaj w Koszalinie. A to nie jest duże miasto wcale, żeby. Prawda. Miejmy nadzieję, że wrócą na kolejne edycje. Okej. Następne pytania. Czy ze względu na pandemię klimat festiwalu był inny? Na pewno był inny, bo no inaczej się odbiera muzykę stojąc w ciemnym klubie, gdzie oświetlona jest scena, a gdzie ludzie stoją i tańczą. I to jest fajne. Natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy w świetle zachodzącego słońca, kiedy jest jeszcze jasno, a za chwilę będzie ciemno, ludzie sobie siedzą w takich leżakach plażowych i w ten sposób odbierają muzykę. To są zupełnie dwie różne historie. Jedna i druga jest fajna. Na pewno ta była inna, bo wcześniej nie robiliśmy takich rzeczy, no ale wyprodukowaliśmy te leżaki i je porozstawialiśmy. Ludzie przyszli właśnie na te koncerty i bardziej to była taka nie skakanie i nie zabawa, natomiast bardziej taki chill out i kontemplacja. Zachodzące słońce, drink i muzyka ze sceny i ta przyroda dookoła, park, więc zupełnie inny klimat, też piękny. Na pewno. Brzmi magicznie. Żałuję, że mnie nie było. Dobrze, więc kolejne pytanie. Powiedz, których gości zapamiętałeś najbardziej? To są takie historie pewnie, które wiązały się z jakimiś napiętymi sytuacjami, w sensie, że już myślałem, że się wszystko zaraz zawali, ale tak nie było. Pamiętam, jak właśnie Nubaya Garcia, ona miała przylecieć samolotem z Londynu do Berlina, i my ją mieliśmy busem przywieźć do Koszalina. Oczywiście wynajęliśmy firmę, która miała pojechać po muzyków na lotnisko do Berlina z Koszalina tym busem i przywieźć. I dzwoni do mnie pracownik tej firmy i mówi, mieliśmy wypadek pod Szczecinem w drodze do Berlina. Nie. I... O nie! co tu zrobić? Więc to są takie sytuacje. No oczywiście się to wszystko dobrze skończyło. Bo nikomu nic się nie stało, mam nadzieję, w tym wypadku. Nie, no to akurat on jechał wtedy pusty, bo to jechał po muzyku, więc tam był tylko... jakieś były roboty na drodze i on tam wjechał w jakiś słupek czy w coś, to nie było nic tam takiego strasznego. Ale gdzieś tam ta firma zadzwoniła do jakiejś swojej zaprzyjaźnionej firmy ze Szczecina i to tamta firma pojechała ostatecznie, już jak tam się między sobą dogadali, no dojechali w ogóle... więc spuks. No ale to, co wtedy ja jako organizator przeżywam, jaka jest adrenalina, jakie mam tętno, no to jest nie do opisania. I podobnie było właśnie z Jay LaMotta, bo też wiadomo, że tutaj z Berlina do Polski jest autostrada
I tak naprawdę to się bardzo szybko jedzie, więc tak sprawdziłem sobie, ile się jedzie do tego Berlina, do Koszalina. Aha, okej, okay, no to tam ich umówiłem w tym Berlinie, na którą mają być, że pod nich podjedzie bus. No i umówiłem też chłopaków technicznych na próbę. Zadowolony, bo wiedziałem, że samochód jedzie tą autostradą i w ogóle ich przywiezie. I nagle już jesteśmy gotowi na tą próbę, wszystko jest na scenie ustawione, kilka godzin do koncertu, próbę trzeba zrobić, a tu nie ma tych artystów. I nie ma. I nie dojeżdża. Godzina spóźnienia, 2 godziny spóźnienia, no to jest grane. I staram się dodzwonić, dozwoniłem się do kierowcy, a kierowca mi powiedział, o czym ja nie wiedziałem, że on jedzie busem, który jest zarejestrowany na ileś tam osób i według prawa ten bus jest traktowany jako autobus, jako autokar. I na autostradzie nie może jechać szybciej niż 100 km na godzinę. O nie! Nie może po prostu, bo złamie jakieś tam prawo, bo jest zarejestrowany nie jako samochód osobowy, który może sobie jechać tam z 200 nawet. I tak się telepał po prostu do Koszalina, że ten jechał dosłownie na ostatnią chwilę. Musieliśmy bardzo szybko zrobić próbę i to też. To są takie rzeczy, które w każdej edycji wychodzą gdzieś niespodziewane, ale po roku czy dwóch to już się wszyscy z tego tak naprawdę śmieją. Wyobrażam sobie, że w trakcie trwania nie było ci do śmiechu, ale cieszę się, że wszystko dobrze się skończyło. Tak było. Zgaduję, że masz mnóstwo takich historii. No mam mnóstwo, ale oczywiście takie sytuacje się zdarzają na każdym festiwalu, na każdej edycji. W tym roku też mieliśmy taką sytuację, bo koncert w parku przed Spoko Miejscem odbył się dokładnie w tym samym budynku, w którym jest pub, a my przed pubem robiliśmy swój koncert, to w tym samym budynku, w drugiej części tego budynku szkoła tańca także funkcjonuje. Oni mieli także zaplanowany na ten dzień wieczorek taneczny z jakąś w ogóle salsą, czy tam tango, czy tam czymś takim. I oni chcieli wieczorem zrobić swoją imprezę obok nas, poprzez swoją muzę i tańczyć, a musieliśmy robić obok koncert. I nikt nie chciał ustąpić. I musieliśmy się jakoś dogadać. Ostatecznie połączyliście imprezy? No może nie, ale to wyszło, bo oni jednak nie zrobili tego w plenerze, tylko zrobili to u siebie w siedzibie. My graliśmy przed budynkiem ten jazz i rzeczywiście zespół Immortal Onion akurat wtedy grał super koncert. Jakby to też widać na filmiku z tego koncertu, że nad sceną już widać budynek i są włączone światła, a w środku ludzie tańczą sobie swoje tam jakieś rzeczy, zupełnie oddzieleni od nas, my od nich. I to tak śmiesznie wyglądało, bo to były starsze panie w ogóle, one tam sobie tam przebrane były, jak śmiesznie to wyglądało. Wspaniale. Ale nie było takiej sytuacji, że był jakiś problem i ten problem po prostu został nierozwiązany. Zawsze przy organizacji festiwali są jakieś przygody, problemy, ale wtedy trzeba zachować spokój, usiąść, pomyśleć, wykonać parę telefonów i wszystko można załatwić. Najgorsze to zacząć panikować. Na pewno. Super, Mateusz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I nie mogę się doczekać, aż się spotkamy na żywo gdzieś na którymś z koncertów, jak już będzie ja można. Ja też nie mogę się tego doczekać. Więc bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się rozwijała. Zapraszam wszystkich na Good Vibe do Koszalina. Zapraszamy również i zapraszamy też na Imibale. Oczywiście, zapraszamy na Imibale. Więc no super, dzięki wielkie. Imibalians, thank you so much for supporting us at the Imibala Music Festival. We really appreciate all your support. And for those of you who would like to continue to support, you can make a donation at the virtual tip jar. The link is in the description below. Please follow us on all our social media platforms at Imibala Festival. Like and subscribe!